No nie możemy traktować Białorusi jako samej takiej samoistnej, skoro mamy Rosję, mamy bardzo mocne powiązanie. Tu można mówić o tym państwie związkowym, albo po prostu patrzeć na Białoruś, no jak dość mocnego sojusznika, w pewnym stopniu również zakładnika Rosji. Więc tu chodzi nie tylko o bezpieczeństwo Polski, które zależy od Białorusi, ale również i od działań Rosji. Jeżeli Rosja postanowi zrobić jakąś, załóżmy, prowokację na granicy polsko-białoruskiej, ona to zrobi i może nawet służby białoruskie nawet nie będą o tym wiedzieć. Dzień dobry Państwu, Łukasz Wyszyński i Paweł Kusiak witają na kanale Stosunki Międzynarodowe Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. To, że Białoruś jest istotnym elementem architektury bezpieczeństwa środkowoeuropejskiego, szerzej europejskiego, nie ulegało wątpliwości od lat. Niewątpliwie trwająca na Ukrainie wojna spowodowała, że na politykę bezpieczeństwa, politykę zagraniczną Mińska patrzymy ze szczególną uwagą, a niewątpliwej pikanterii tego dodaje również to całe zamieszanie, które w tej chwili powstało w związku z podejrzeniami co do stanu zdrowia prezydenta Białorusi. I temu tematowi chcielibyśmy poświęcić nasze dzisiejsze spotkanie, dlatego bardzo miło jest mi przywitać naszego dzisiejszego gościa, pana Aleksandra Kazaka, politologa z Uniwersytetu Gdańskiego, specjalizującego się w bezpieczeństwie międzynarodowym, laureata diamentowego grantu Ministerstwa Edukacji i Nauki, komentatora medialnego właśnie wszystkich wydarzeń, które w tej chwili się dzieją wokół wojny na Ukrainie i polityki Białorusi. Panie Aleksandrze, serdecznie witamy i dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. Witam serdecznie, też bardzo dziękuję. Panie Aleksandrze, stwierdzenie, że rola Białorusi w ramach wojny na Ukrainie, czy rosyjskiej inwazji na Ukrainę jest duża, no to jest banał, no bo jest to oczywiste. Ale jakbyśmy mieli to jakoś uporządkować bardziej w kategoriach politologicznych, no to jak by pan opisał znaczenie Białorusi w konflikcie na Ukrainie, no i jaka jest również postrzeganie ze strony Białorusi tego konfliktu? Tu można byłoby określić to w taki sposób, że rola Republiki Białorusi w kontekście tego konfliktu, no powiedziałbym, że jest ogromna, bo od granicy białoruskiej do Kijowa jest zaledwie 100 kilometrów. Między innymi blisko mamy jeszcze strefę czarnobylską, Czarnobyl i tak dalej. Widzimy właśnie to, no widzieliśmy w pierwsze dni tej inwazji, kiedy wojska rosyjskie dosłownie szli również ze strony białoruskiej i dość no, przykro znana Bucza, to jest niedaleko Kijowa, zaledwie 5-10 kilometrów, ale to jest również od strony tej białoruskiej. Między innymi ten słynny port lotniczy Maczuliszczy, który jest obok Mińska, no to wszystkie te śmigłowce, które bombardowali Kijów, startowali akurat z okolic Mińska. Więc najbliższe dojście do Kijowa, do centrum Ukrainy, do stolicy Ukrainy jest z Białorusi. Jeżeli tak dość krótko, to można tak określić. Między innymi patrzymy na to, skąd lecą te wszystkie bezzałogowce, szachedy, no to między innymi też ze strony Białorusi. Czyli tak naprawdę można powiedzieć, że nie wiem, czy tutaj pan jest w stanie się z tym zgodzić lub też nie, że Białoruś ma no, z punktu widzenia na pewno wojskowego duże znaczenie dla Rosji, ponieważ stanowi jakby możliwość no, prowadzenia działań wojskowych jakby z kierunku nowego frontu, który no, siłą rzeczy wymaga aktywności ukraińskiej. Czy oprócz tego znaczenia stricte wojskowego, to znaczenie polityczne, bardziej takie międzynarodowe, również dostrzega pan, jeżeli chodzi o Białoruś w kontekście celów rosyjskich? Tak, jak najbardziej, ponieważ no, między innymi na Białorusi są ulokowane dwa obiekty wojskowe, te słynne,
Jeden obiekt to jest punkt radiolokacyjny, drugi jest punktem łączności po prostu z marynarką wojenną Rosji. Poza tym mamy tą słynną Bramę Smoleńską i to jest również Białoruś, a ponadto jeszcze blisko mamy Suwałki, mamy Kaliningrad, mamy 60 kilometrów i to jest jeden z takich no, kolejnych punktów zagrożenia. Jeżeli patrzymy na linię frontu, jak to wyglądało w generalnie pierwszy rok wojny albo pierwsze tam 8-9 miesięcy inwazji takiej wojny pełnoskalowej, no to front południowy, to znaczy białoruski południowy, północny, ukraiński, no był bardzo dużym problemem. Jest bardzo duże zagrożenie nawet dzisiaj i Ukraina zwraca szczególną uwagę na potencjalne zagrożenie, które może iść akurat z kierunku Białorusi. Są ulokowane wojska i nie mogą po prostu porzucić tego wszystkiego. Są różne rozmowy co do tego, że północy Ukrainy będą broniły żołnierzy pułku Kalinowskiego. I to generalnie nie tyle chodzi o efektywność wojskową, w moim zdaniu oczywiście, lecz o taką sprawę trochę propagandową, ponieważ no, to będzie wyglądało w taki sposób, że Białorusini będą strzelali do Białorusinów po prostu. A no właśnie, panie Aleks... A, przepraszam, Łukasz. Znaczy to, no bo nie ukrywam, że jakby siłą rzeczy nasuwa się tutaj takie no, pytanie, które było przedmiotem dywagacji ekspertów do spraw wojskowości i politologów od początku trwania tej wojny. To znaczy, no bo to, że jakby Białoruś jest częścią tej wojny i tutaj nazwijmy to analiza formalno-prawna z punktu widzenia prawa międzynarodowego, no mówisz oczywiście, skoro terytorium zostało udostępnione, z jego terytorium nawet siły zbrojne Federacji Rosyjskiej dokonują agresji zbrojnej, no to można powiedzieć, że Białoruś jest w tym momencie częścią tej wojny. Zresztą strona ukraińska wielokrotnie podkreślała, że tak to też odbiera. Ale czy pana zdaniem możliwe jest jeszcze, czy możliwy jest w ogóle ten scenariusz, o którym, bo tak jak już wspomniałem na początku, mówiono, że regularne siły zbrojne Białorusi przystąpiłyby do tej wojny, współdziałając oczywiście z wojskami Federacji Rosyjskiej. Czy uważa pan, że taki scenariusz jest możliwy? A jeżeli tak, to jak on mógłby wyglądać? A jeżeli nie, to tak naprawdę co powoduje, że on pana zdaniem nie może mieć miejsca? W odniesieniu do tego pytania, to mój taki pierwszy statement. Uważam, że Republika Białorusi, Białoruś jest agresorem. Nie jest tym słynnym współagresorem, albo po prostu tam oddała swoje terytorium, albo tam pożyczyła i tak dalej. Nie, akurat jest agresorem, jest wojna, Białoruś jest zaangażowana w tą wojnę, ale nie za pośrednictwem tym takim prostym, kiedy wojska białoruskie wkraczają na terytorium Ukrainy. Chociaż są informacje, że załóżmy w tej jednostce wagnerowskiej było parę Białorusinów, natomiast no, z drugiej strony to można powiedzieć, że mamy pułk Kalinowskiego jako taką przeciwwagę i dalej, dalej. Natomiast czy wejdą wojska białoruskie na terytorium Ukrainy, że to będzie wyglądało, no, że będą mieli naszywki białoruskie i tak dalej, i tak dalej? Uważam, że akurat nie. Dlatego, że jeżeli wrócimy w rok 20 podczas tych protestów białoruskich, no to możemy powiedzieć, że Łukaszenka poparło mniej więcej 25% Białorusinów. Teraz mamy do czynienia z pewną dysproporcją, ponieważ dużo tych osób opozycyjnych, radykalnych już wyjechało po prostu. Albo są w Ukrainie, albo są w Polsce, albo na Litwie, albo w Gruzji, w Stanach, Turcji i dalej, dalej. Więc już mamy do czynienia z pewną dysproporcją i na pewno o wiele więcej Białorusinów, którzy zostali na Białorusi, popierają Łukaszenkę. Natomiast generalnie, jeżeli popatrzymy na ten program wyborczy Łukaszenki, te różne obietnicy, no to na samym początku tak, istniało coś takiego jak program, mówił tam o współintegracji z Rosją i dalej, dalej, państwo związkowe Białorusi i Rosji, wspólnoty niepodległych państw. Natomiast w kolejnych latach
przed następnymi wyborami Łukaszenka totalnie nic nie mówił oprócz tego, oby nie było wojny. I to taki główny taki przekaz Łukaszenki w doczynieniu do swoich wyborców, że działamy tak, żeby nie było tej wojny. I jeżeli wojska białoruskie wkroczą na terytorium Ukrainy, no to jest. To już jest nie ten przekaz, że wojna jest tuż obok, za granicą, u białoruskich sąsiedzi, lecz wojna już jest również i na Białorusi. I na pewno Łukaszenka dość mocno straci na poparciu, może to no, wywołać pewne nawet zamieszki albo protesty nawet wśród nawet go popierających. Jak już będą te groby tych żołnierzy białoruskich albo zwłoki już będą dojeżdżały do ich wsi albo miast, no to na pewno, albo jak zawsze bywa z każdą wojną, no zawsze spada poparcie tych prezydentów albo najczęściej reżimów po prostu. No, ale patrząc na ten wymiar wojskowy rosyjskiego, białoruskiego zaangażowania w wojnę na Ukrainę, bo tak jak pan zauważył, od pierwszego dnia Białoruś jest tutaj agresorem. Władimir Putin zapowiadał niedawno dyslokację broni jądrowej na terytorium Białorusi. No to raczej należy oceniać jako również zabieg propagandowy, no bo żadnego strategicznego znaczenia ta dyslokacja raczej dużego nie będzie miała, ale pytanie, bo obserwujemy pogłębiającą się integrację wojskową Rosji i Białorusi. I w tym kontekście pytanie o Aleksandra Łukaszenkę. Na ile w pana ocenie Aleksandr Łukaszenka ma jeszcze rzeczywistą decyzyjność polityczną na Białorusi, a na ile on już jest faktycznie sterowany w dużym stopniu przez Rosjan? Nie będę adwokatem diabła, ale powiem, że w pewnym stopniu Łukaszenka jest zakładnikiem tej sytuacji i tej polityki, którą on prowadzi ostatnio no, prawie co 30 lat. Więc najprawdopodobniej co do tej taktycznej broni jądrowej, no to nie była po prostu jego decyzja, po prostu taka decyzja odgórna, narzuconej, nawet nikt go o to się nie pytał. Najprawdopodobniej, albo tak w mojej opinii, czy ma to taki globalny, strategiczny sens? No raczej nie. Ponieważ w ramach tej koncepcji bezpieczeństwa państwa związkowego, jakby tam nie było, no w pewnym stopniu istnieje lokalizacja tych wyrzutni niedużo zmienia. Generalnie to zmienia to, że do ataku dojdzie załóżmy o jedną minutę wcześniej, więc globalnie to nie ma sensu, albo załóżmy różne te systemy artyleryjskie bądź śmigłowce mogą wystartować załóżmy z okolic Smoleńska i to też globalnie nic nie zmienia, szczególnie jak ze Smoleńska jest prawie co prosto drogę do Mińska, więc tak, najprawdopodobniej to bardziej takie działania propagandowe, mające na celu zastraszenie wschodniej flanki NATO, zastraszenie Ukrainy, a poza tym taka niby odpowiedź na dołączenie Finlandii do NATO. Panie Aleksandrze, no to jeżeli jesteśmy już przy prezydencie Białorusi, no to chciałbym się oczywiście móc zapytać pana o spekulacje dotyczące jego stanu zdrowia. No tutaj muszę zaznaczyć, że rozmowę nagrywamy 18 maja, więc trzeba wziąć na to poprawkę, że ta sytuacja może dynamicznie bardzo się zmieniać, ale czy potencjalnie, gdyby stan zdrowia prezydenta Białorusi uniemożliwił mu sprawowanie urzędu, pana zdaniem, jakie mogą być tego polityczne konsekwencje dla Białorusi? No tu jako taki początek odpowiedzi na to pytanie, no zwykle co parę miesięcy dostajemy informację o stanu zdrowia Łukaszenki, że tam, nie wiem, ma tam jakiegoś wirusa albo zapalenia, albo cokolwiek, no i nijak nie skona. Już nawet są żarty co do tego, że no musimy w takim razie mu pomóc, ale to generalnie w mojej opinii w dużej mierze jest spekulacją. W pewnym stopniu nawet przez białoruską opozycję.
Natomiast w komentarzach dużo kto zadaje takie pytanie, ok, załóżmy, zakładamy, że dostaliśmy informację, no, dzisiaj mamy 18 dzień maja, no to dostajemy informację, że Łukaszenka umarł i co dalej? Co będzie dalej? Bo generalnie opozycja, znów, że w mojej opinii, a również w opinii częściowej mieszkańców Białorusi albo białoruskiej diaspory, opozycja nie może zaoferować generalnie nic, bo mówią, że są jakieś plany, jest jakaś strategia, natomiast nikt nie wie jaka, czego dotyczy ta strategia, co będzie dalej. Kto będzie po Łukaszence, to też nie mamy takiej informacji, ponieważ no zwykle możemy tam zidentyfikować, że na pewno ta osoba będzie tam następcą Łukaszenki dalej, po nim tam prezydentem albo tam, nie wiem, po prostu będzie kierowała tym Zgromadzeniem Narodowym, załóżmy. Natomiast generalnie kogo mamy w razie takiej sytuacji? No mamy pana premiera Głowczenko, który może pełnić tą funkcję, albo panią Kaczanową, która jest od tego Zgromadzenia Narodowego, tego białoruskiego. Generalnie to wygląda jak to słynne KPSS-y radzieckie, no niby taka przewodnicząca tej takiej rady. Natomiast co będzie rzeczywiście, no tak mi się wydaje, no bo generalnie na obchodach tego święta 9 maja to Łukaszenka był w dość takim dziwnym stanie. Wszyscy to na to zwrócili uwagę. Później, po tym, że albo 13, albo 14 pojawił się, bo było tam spotkanie siłami przeciwlotniczymi. No i widzimy, że ten Telegram, kanał półpierwowy, który jest na taki kanał rządowy, propagandowy, albo centrum prasowe Łukaszenki w Telegramie, opublikowali zdjęcie, które, no, na którym Łukaszenka naprawdę wyglądał w pewnym stopniu. Nie wiem, jak jakaś lalka, zabawka ze sklepu jakiegoś słynnego. No więc to trochę takie dziwne, niezrozumiałe. Tu jest przekaz po prostu jako odpowiedź dla tej opozycji, że nie, Łukaszenka żyje. Prosimy tu nie spekulować, wszystko będzie w porządku, wszystko będzie ok. Jako element uspokojenia tych ludzi popierających Łukaszenkę, że trzymajmy się tej stabilności, że wszystko ok i Łukaszenka będzie z Białorusią na zawsze, albo jak według tej słynnej piosenki rosyjskojęzycznej, Sasza stanie co z nami. Więc tu generalnie takie działania propagandowe, natomiast tu jest dość ciężka sytuacja, jak mówiłem, ponieważ opozycja nie ma czego zaoferować. Jeżeli coś się wydarzy, jaki scenariusz może być, ja w mojej opinii to najprawdopodobniej to będzie scenariusz takiego umownego Paszyniana, że będzie taki niby prodemokratyczny, ale tak naprawdę prorosyjski. Raczej będzie kandydat prorosyjski, który będzie się trzymał Rosji, tak albo inaczej, ponieważ Białoruś dla Rosji jest naprawdę ma duże znaczenie, bo generalnie jeżeli mamy Ukrainę, no to co? No, Rosjanie mogą się wycofać, załóżmy, zakumulować nowe siły i uderzyć znowu. Mogą. A jeżeli utracą Białoruś, no to już będzie o wiele, wiele gorzej. A czy wyobraża pan sobie taki scenariusz, że w wypadku śmierci Aleksandra Łukaszenki, czy poważnej choroby uniemożliwiającej sprawowanie urzędu prezydenta, doszłoby do aneksji lub innej formy, no, bardzo pogłębionej integracji Białorusi z Rosją? Czy Rosja mogłaby wykorzystać taki moment, no, do takiego już bardzo mocno formalnego związania ze sobą Białorusi?
Jeżeli patrzeć z perspektywy interesów rosyjskich, no to oni po prostu muszą to zrobić i jak również w ramach tych spekulacji mówili, że ta choroba Łukaszenki jest powiązana z tym otruciem przez władze rosyjskie, że już nie jest taki wygodny dla Rosji, więc Rosjanie planują wejść już normalnie na Białoruś. Więc no tak naprawdę tu mówimy o tym, o czym za mało wiemy. Tu jest już bardzo dużo takich punktów no, nam nieznanych, niewiadomych, kuluarowych, więc bardzo ciężko to sprognozować. Natomiast no, jak byłbym na miejscu Rosji, no to rzuciłbym prawie co wszystkie swoje siły, bo po prostu przyjąłem tą Białoruś. Oczywiście ktoś, kto nas słucha, mógłby zarzucić, dlaczego tak dużo uwagi poświęcamy zdrowiu i potencjalnemu, znaczy i potencjalnej sytuacji, w której prezydent Łukaszenka nie może sprawować urzędu, no ale ze względu, jaki mamy reżim polityczny na Białorusi, jak długo sprawuje urząd, no czymś oczywistym jest, że jego potencjalna śmierć no, będzie miała dużo większe implikacje niż w systemach demokratycznych, które mają ten system dużo bardziej przewidywalny. Czy pana zdaniem możemy w ogóle snuć takie spekulacje, w czyim interesie mogłaby być potencjalna śmierć prezydenta Białorusi lub jego niezdolność do sprawowania urzędu? I nie myślę tutaj tylko o stronie rosyjskiej, ale może też to, pana zdaniem, mogłoby być w interesie strony ukraińskiej bądź państw zachodnich. Czy tego typu spekulacje w ogóle powinniśmy snuć? I czy pan tutaj znajduje jakiekolwiek argumenty? Powiedziałbym, że każda ze stron jest w tym zainteresowana. W tym jest zainteresowana strona ukraińska, ponieważ to jest możliwość. To jest to słynne okno możliwości. Natomiast białoruska opozycja, generalnie, kiedy mówimy o tym oknie możliwości, no to mówią, że okej, no to wszystko będzie fajnie, po Łukaszence to damy sobie rady i będzie demokracja, super pięknie, fajnie. Natomiast uważam, że no, akurat niestety nie jest to okno tych dobrych i fajnych możliwości, lecz tych możliwości negatywnych, strasznych i nam nieznanych jest to wiele, wiele więcej, ponieważ jak mówiłem wcześniej, Rosja jest w tym zainteresowana. Między innymi uważam, że Polska też jest w tym w pewnym stopniu zainteresowana, ponieważ no, trudno mówić o stabilnym bezpieczeństwie, o stabilnym stanie bezpieczeństwa Polski bez tego, bez tej stabilności, bez tego bezpieczeństwa na Białorusi po prostu. Czy jest pan w stanie sobie wyobrazić no, transformację demokratyczną na Białorusi? Oczywiście musimy pamiętać o kontekście, w jakim to mówimy, i na pewno taka perspektywa jest od nas dużo bardziej odległa niż jeszcze chociażby moglibyśmy myśleć 10 lat temu, przed 2014 rokiem. Ale czy jest, w pana, mówił pan przed chwilą, że no wiele osób prodemokratycznych, proeuropejskich opuściło Białoruś ze względu czy to na prześladowania, czy to niemożność realizacji działalności w taki sposób, jak oni by tego chcieli. Więc no, mamy jednocześnie no, pogłębiającą się integrację wojskową przede wszystkim na razie Białorusi z Rosją. Więc czy my w ogóle możemy patrzeć w przyszłość, czy jest możliwy alternatywny niż wiążący z Rosją wariant przyszłości dla Białorusi w pana ocenie? Oby tak było i tego naprawdę chcę, żeby było fajnie, stabilnie współpraca. Natomiast no, mamy do czynienia z taką już straszną grą, już no, prawie co trzecią światową wojną. Więc czy możliwe, że Białoruś będzie takim krajem demokratycznym? Najprawdopodobniej tak, ale to już najprawdopodobniej, jeżeli będzie nowa fala protestów na Białorusi, która zjednoczy tych byłych wspierających, popierających Łukaszenkę i tych o poglądach prodemokratycznych. To po pierwsze, a po drugie, jeżeli będzie jakikolwiek taki upadek Rosji.
jeżeli ona faktycznie nie będzie w stanie pilnować tych swoich interesów albo w jakiś sposób wywierać wpływ na Białoruś, na białoruski rząd i na białoruskich żołnierzy. W mojej opinii, dlaczego akurat no, stało się tak, jak się stało z protestem białoruskim, no bo nie było, no bo wszyscy mówili o tej aksamitnej rewolucji, że bez krwi, bez gwałtu. Natomiast uważam, że to by się udało, jak w tym byliby zainteresowani, załóżmy, albo resort MSZ-u. Był pełny taki odłamek zainteresowany ich w tej zmianie prodemokratycznej, albo blok wojskowy był w tym zainteresowany, resort żołnierzy, Ministerstwo Obrony Narodowej, albo ktoś z administracji prezydenta, albo służby specjalne KGB. No nikt w tym nie był zainteresowany, więc oni się trzymali razem, no i udało się to, nie powiedziałbym, że zniszczyć, ale po prostu wyrzucić z kraju. Ponieważ te nastroje takie prodemokratyczne są i to, że białoruska diaspora obecnie jest generalnie w krajach Unii Europejskiej, no to po prostu nawet wzmacnia ich poglądy takie prodemokratyczne, bo dostaje informacje, jak to musi być. Jak to musi być w przyszłości, jak budować tą Białoruś taką prodemokratyczną. Natomiast my mówimy już o takiej bardzo dalekiej perspektywie, która może być tylko wyłącznie, jak mówiłem, albo nowa fala protestów, albo upadek Rosji, albo już taki, no dość taki mocno szalony, taki trochę nawet spiskowy, teoria spiskowa, że załóżmy Białoruś zostanie, załóżmy będzie kontrofensywa ukraińska, wojsko ukraińskie wkroczą na terytorium Białorusi, że będzie strefa wpływów, jak to było z Niemcami, załóżmy po wojnie. Czy to jest możliwe w przypadku Białorusi? No tak, no możemy myśleć o wszystkim, o kosmitach i tak dalej, i tak dalej. Natomiast czy to jest, no wiąże się z tą rzeczywistością, no to bym podważał akurat, ale nawet takie poglądy są. Wspominał pan o tych protestach społecznych na Białorusi w kontekście oczywiście poparcia dla prezydenta Łukaszenki. No, w te wydarzenia strona polska była również zaangażowana, państwo polskie jednoznacznie wspierało tutaj siły opozycyjne. No, tym samym oczywiście w tym wymiarze takim czysto formalnym, ale też oczywiście polityki zagranicznej, stosunki pomiędzy Warszawą a Mińskiem nigdy nie, można powiedzieć, że w ostatnich latach nie były dobre, no ale w tym momencie się zaogniły. Mieliśmy też wszystkiego rodzaju incydenty na granicy polsko-białoruskiej związane z falą imigrantów. No wtedy część komentatorów czytała to jako właśnie pewną próbę odpowiedzi za zaangażowanie się Polski. Dzisiaj widzimy to w szerszym obrazku, widząc także, że to były też pewne działania hybrydowe, które no, mogły być częścią też przygotowania do większej operacji wymierzonej przeciwko Ukrainie. Nie chciałbym rozpoczynać, jakby można powiedzieć, takiej już bardzo geopolitycznej dyskusji, bo byśmy pewnie mogli się zastanawiać, jakie są przyczyny wojny na Ukrainie i doszlibyśmy do wniosku, że one mają też charakter strukturalny, jeżeli chodzi o stosunki międzynarodowe. No ale jakby to, o co chciałbym pana zapytać, to jest właśnie trochę perspektywa Polski. To znaczy, można powiedzieć, że od tych 3 lat. No, bezpieczeństwo Polski w dużej mierze zależy właśnie od ruchów, które wykonuje Białoruś. W ostatnich dniach mieliśmy incydenty naruszenia, czy też inaczej, zidentyfikowania w polskiej przestrzeni powietrznej obiektów, które wleciały w tą przestrzeń z kierunku Białorusi. Jak pana zdaniem w tej chwili wygląda właśnie ten wpływ Białorusi na polskie bezpieczeństwo? Jak on może wyglądać w dłuższej perspektywie czasu? Na co szczególnie powinniśmy zwracać uwagę? Co 3 lata Białoruś wspólnie z Rosją przeprowadza manewry Zapad. I generalnie widzę to, że jak planują się te manewry albo się rozpoczynają, to zawsze w Polsce jest naprawdę totalna histeria, że wkroczą, że
będą strzały i tak dalej, i tak dalej. Również mieliśmy, a właśnie uważam, że nadal mamy kryzys migracyjny na pograniczu. O tym się nie mówi teraz, nie mówi się głośno, ponieważ cała uwaga jest przykuta do Ukrainy. To jest normalne i nie możemy mówić, że halo, halo, zwróćcie uwagę na pogranicze nasze, bo my też mamy problemy. Nie. Natomiast no, musimy uznać, że problem nadal trwa. Jak mówiłem, mamy obok Kaliningrad, mamy Grodno, między którymi jest no, trochę więcej niż 60 kilometrów. Mamy rozmowy o broni jądrowej. Nie wiadomo, czy do tego dojdzie. Może tak naprawdę to są takie działania propagandowe. Natomiast to jest w pewnym stopniu zagrożenie, co najmniej informacyjne, co najmniej takie oddziaływanie hybrydowe, że otóż obok Polski stanie taktyczna broń jądrowa. Szczególnie jak coś mało kto się orientuje, jaka jest, załóżmy, różnica między bronią taktyczną, strategiczną i jak to działa, jakie są skutki takiego, załóżmy, ostrzału. Więc tak, bezpieczeństwo Polski jak najbardziej zależy od Białorusi, a co najmniej możemy zwrócić uwagę na te przejścia graniczne, na te różne, na tą produkcję, na to, co produkuje Białoruś, załóżmy, na co najmniej na sklepy IKEA. Ponieważ pamiętam, jak kiedyś zbierałem te łóżka, no i było napisane, że Made in Belarus. Teraz to tego już nie ma, ponieważ Białoruś odsprzedaje to wszystko do Kazachstanu, a Kazachstan dalej kieruje do sklepów IKEA. Ale to już takie, no, z próby obejścia tych sankcji. Między innymi pamiętam, jak jeszcze było parę lat temu podczas rozmów z przedstawicielami organizacji Reporterzy Bez Granic. Zadałem pytanie, że szanowni państwo, okej, dzisiaj zamknęli oddział Deutsche Welle w Mińsku, a w Brukseli nadal mamy punkt białoruski, który kręci swoją propagandę. No to dostałem taką odpowiedź, że to jest wypróbowanie naszej demokracji, na ile jesteśmy mocni. Czy możemy bawić się dosłownie w takie ideały prodemokratyczne, kiedy generalnie chodzi o w pewnym stopniu przetrwanie? Skoro mamy takiego, no nie możemy traktować Białorusi jako samej takiej samoistnej, skoro mamy Rosję i mamy bardzo mocne powiązania. Tu można mówić o tym państwie związkowym, albo po prostu patrzeć na Białoruś, no jak dość mocnego sojusznika, w pewnym stopniu również zakładnika Rosji. Więc tu chodzi nie tylko o bezpieczeństwo Polski, które zależy od Białorusi, ale również i od działań Rosji. Jeżeli Rosja postanowi zrobić jakąś, załóżmy, prowokację na granicy polsko-białoruskiej, ona to zrobi i może nawet służby białoruskie nawet nie będą o tym wiedzieć, ponieważ no, służby rosyjskie są bardzo mocno ukorzenione na Białorusi. Co my z tym możemy zrobić? No, niestety ja bym konstatował to, że kierunek wschodni, kierunek białoruski jest bardzo mocno zaniedbany w Polsce. To jest taka moja opinia. Wynika to również z tej polityki dyktatorskiej, że nie ma tych wspólnych punktów, nie ma tych wspólnych kontaktów, nie ma prób do rozmów, negocjacji i dalej, dalej. Pytanie kolejne, czy warto negocjować z Łukaszenką? Czy warto już zwracać uwagę na tą białoruską opozycję i na możliwości tych kontaktów w przyszłości, a tu już działać w tym kierunku, by obalić po prostu Łukaszenkę?
Natomiast jeżeli będziemy tak działać na ostro, a nawet to, co mówię, no to wiem, że nawet białoruska propaganda może wykorzystać i powie, że no to gadamy o Białorusi, właśnie mówię o obaleniu Łukaszenki i to niby potwierdza tą białoruską propagandową tezę o tym, że Zachód jest zainteresowany w destabilizacji najpiękniejszego kraju na świecie, inaczej Białorusi. Tak, i tutaj w tym kontekście wydaje się, że warto zapytać o taką, bo słuszne jest to, co pan powiedział, że polityka wschodnia w jakimś sensie była zaniedbana. Oczywiście my lubimy się rugać, wiadomo, z perspektywy wojny na Ukrainie, doświadczenia wojny na Ukrainie, wiele spraw jawi się inaczej, niż wyglądało to wcześniej. No, niestety tak jest. Więc chciałbym zapytać, co w pana ocenie teraz, w tym kontekście, jaki mamy, tak? Po ponad roku wojny, po tych zmianach na Białorusi, które zachodzą na naszych oczach, po zmianie polityki Rosji, jaką w pana ocenie politykę Polska, szerzej Unia Europejska powinny prowadzić, mogą realnie prowadzić wobec Białorusi, żeby no, stymulować pozytywne zmiany w tym państwie? Najmocniejsze, najostrzejsze sankcje, które tylko mogą być. Po drugie, uznanie Białorusi za agresora. Prawie co takie same sankcje, które są wystosowane wobec Rosji. Poza tym warto zwrócić uwagę na to, że dużo są no, znane przypadki tego, że dzieci, załóżmy, białoruskich reżimowych, jeżeli to można tak nazwać, polityków, są obywatelami państw Unii Europejskiej. Albo studiują, albo po prostu pracują. Więc musi być taka ostra, poważne podejście do tego pytania, ponieważ w pewnym stopniu warto stworzyć takie warunki, które sprowokują obywateli Białorusi do działań. Do rozumienia tego, że no, tak po prostu nie może być. Nie możemy rzucić to wszystko tak, jak jest, i zwracać uwagę tylko na białoruską diasporę, która jest tu. Bo generalnie pracują, podatki płacą, państwo ma dochód z tego, można tak powiedzieć, więc są pewne z tego plusy. Również musimy badać ten teren. Musimy wspierać badaczy, musimy płacić albo, załóżmy, finansować te różne badania, ankietowanie socjologiczne, niesocjologiczne i inne na Białorusi, by po prostu wiedzieć, co tam jest. Jeden z analityków ukraińskich, mieliśmy rozmowę, powiedział, że panie Aleksandrze, Białoruś jest tuż obok Ukrainy, są bardzo mocne te relacje i więzi rodzinne, natomiast niewiele wiemy jedni o drugich. No i to jest największy taki problem, że tak, jesteśmy tuż obok, natomiast takiej informacji, takiej tej historii, albo w sensie, no, że mamy wspólną historię, natomiast na poziomie tych uczuć, przeżyć i dalej, dalej, no tego niestety nie mamy. Załóżmy, dużo Ukraińców nie rozumie, dlaczego nie udało się, dlaczego ten protest się nie powiódł, ten białoruski z 20 roku, no bo oni patrzą z perspektywy Majdanu, oni patrzą z perspektywy kostki brukowej, z perspektywy zabójstw, kiedy ich ludzie po prostu mordowali, katowali, i to napędzało tą agresję i doszło do skutku dość pozytywnego. Widzimy, jakie są zmiany, chociaż Rosja no, nie może tego po prostu tak zostawić. Więc nie ma tego
zrozumienia, co tam jest. Kolejne pytanie to już pewna taka krytyka tej białoruskiej opozycji, dlatego że największym problemem białoruskiej opozycji jest to, że cały czas się dzielą. Cały czas są różne tam odłamki tego ruchu prodemokratycznego i cały czas mówią, że to ugrupowanie nie wie, co my musimy robić, a ja wiem, co ja mogę z tym zrobić, więc zbieram nową ekipę i mamy, załóżmy, paręnaście różnych gałęzi tej białoruskiej opozycji o różnych poglądach. Są próby powrotu do tej polityki pewnych takich osób, no nie ukrywając, pan Zianon Poźniak, który był dość taki słynny w latach 90. opozycjonista białoruski, teraz mocno współpracuje z pułkiem Kalinowskiego i wygląda to generalnie jako próba powrotu do tej polityki białoruskiej, jako no, widzi w mojej opinii, jako taką możliwość po prostu, możliwe nawet tak po prostu samorealizacji. Widzimy, jak dużo fajnych, dobrych, niesamowitych naukowców po prostu robi się politykami. Fajnie, kiedy polityk jest jeszcze naukowcem, natomiast no, nie każdy naukowiec może zostać politykiem. Więc cały czas się dzielą, cały czas jest wewnętrzna kłótnia, co jest naprawdę, tak to mówiąc, no, trochę tak niezależnie, co jest korzystne dla reżimu Łukaszenki, bo wszyscy są zajęci kłótnią między sobą, a nie walką z reżimem. Są białoruscy anarchiści, znajdują się też w Polsce. Są jednostki tego tak zwanego ministra obrony Nowej Białorusi, Sachaszczyka. Te jednostki, no, o których niewiele wiemy. Mamy tu, tak to mówiąc, o tej białoruskiej polityce opozycyjnej, to bym powiedział, że jedna z najskuteczniejszych jednostek, no to jest akurat pułk Kalinowskiego, który powoli wkracza w tą politykę. Mówią, co będzie dalej, że oni tam znajdą każdego tego zbrodniarza białoruskiego, KGB-stę będzie sąd po prostu, albo zabiją. No. Więc tak, ale oni są skuteczni, bo oni mówią, co oni robią, i widzimy skutki ich pracy. Natomiast czy widzimy generalnie skutki pani Cichanouskiej? No, w mojej opinii nie, bo cały czas widzimy, że pani Cichanouska cały czas jeździ i spotyka się z różnymi, załóżmy, premierami, prezydentami albo przedstawicielami rządu różnych państw. Natomiast czy ma to jakiś skutek globalny? No nie, w mojej opinii oczywiście, bo na pewno znajdziemy jeszcze kogoś z białoruskiej opozycji, który przytoczy jeszcze 15 argumentów, dlaczego Cichanouska jest jak najbardziej efektywna. Natomiast Białorusini też tego nie widzą i postrzegają to tak, że Unia wydaje kasę ugrupowaniu Cichanouskiej po prostu na jej podróży. Więc no, uważam, że patrząc z tej perspektywy, Polska i Unia muszą w pewnym stopniu wymusić białoruską opozycję do pewnego takiego zjednoczenia, albo jakoś promować to zjednoczenie. Czy tak naprawdę do tego może dojść? No to już inne pytanie, ale dąży do tego musimy. I działać w taki sposób, żeby trochę wyjaśniać, tłumaczyć, jakie są skutki tego wszystkiego. Ponieważ no, chociaż mamy te sankcje o różnym poziomie, natomiast no, widzimy, że z perspektywy reżimu nie jest jeszcze aż tak źle, mogło być gorzej. Natomiast musimy wyczuć te punkty, albo uczucia reżimu, co mogło być jeszcze gorzej, i uderzyć dokładnie w tym samym kierunku. Zrobić najgorsze, na co mogłem się spodziewać. Ponieważ jak było z tymi tirami i papierosami,
na granicy, no nie uważam, że każdy Białorusin z dochodem 300 dolarów na miesiąc pozwoli sobie naładować cały tir papierosami i przemycać po prostu. Tu na pewno zaangażowane są osoby o dużym znaczeniu dla tego reżimu i że to jest bardziej taki biznes tego reżimu Łukaszenki, więc musimy uderzać jako punktowo w tych funkcjonariuszy, zwolenników reżimu. Jakby to nie brzmiało trochę tak strasznie w pewnym stopniu w ich rodziny, by załóżmy ich dzieci nie studiowali albo nie byli obywatelami państw Unii Europejskiej, no bo to jest trochę takie no, dziwne, że córka albo syn załóżmy jednego z KGB-istów cały czas znajduje się załóżmy w Polsce albo we Włoszech i raz na miesiąc jedzie do domu po prostu i nikt mu nic nie robi, a służby tego nawet nie widzą. Więc jest bardzo dużo pytań, bardzo dużo mamy do zrobienia. Panie Aleksandrze, tak mogę na koniec zapytać, bo przeszliśmy trochę przez perspektywę, no bo tak naprawdę w centrum naszej uwagi jest Białoruś i tutaj domyślam się, że w interesie Białorusi jest to, żeby była państwem bezpiecznym, żeby mogła kształtować swoją przyszłość, ale mówimy o dzisiejszych bardzo silnych wpływach Rosji, mówimy o działaniach i staraniach Zachodu, w tym Polski, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, mówimy o sąsiedztwie z Ukrainą, no, gdzie teraz mamy praktycznie stan wojny. A ja na koniec chciałem zapytać, czy w ogóle problematyką Białorusi, z Pana wiedzy, zainteresowane są Chiny, albo czy dostrzega Pan możliwość w ogóle zaangażowania się Chin, ponieważ wiemy, że Chiny jakby delegowały specjalnego przedstawiciela, który no, ma nie zajmować się tylko problematyką Ukrainy, ma zajmować się jakby szerzej całym regionem. I czy uważa pan, że Chiny mogą również być istotnym graczem z perspektywy przyszłości politycznej Białorusi? Tak, mogą. Zobaczymy, jaki będzie wynik po tych podróżach i po tych pewnych takich próbach tego uspokojenia sytuacji, chociaż w mojej opinii no, już jesteśmy za bardzo daleko od tego, by po prostu pójść wstecz i żeby to wyhamować na poziomie załóżmy negocjacji, ponieważ no, w opinii Ukraińców wojna musi skończy się po pierwsze przywróceniem granic z 1991 roku. Poza tym dużo Ukraińców mówi, że wojna będzie wygrana z upadkiem Rosji. Natomiast czy Chiny są zainteresowane Białorusią? No, nie do końca tak uważam. Natomiast uważam, że akurat Białoruś jest zainteresowana Chinami. I to widać na podstawie tych różnych prób tworzenia tego nowego miasteczka. No, chociaż ostatnie 10 lat o tym mówią o nazwie Wielki Kamień, inaczej Wielki Kamień. Takie chińsko-białoruskie miasto. Tworzenie no tak. Produkcja samochodów Geely, też również białorusko-chińskie, sprzedaż białoruskich towarów w Chinach, dużo przystanków nawet są podpisane na Białorusi po chińsku również. Również jako dużo studentów z Chin też jest na Białorusi. Jeżeli zwrócimy uwagę na taką pewną rudymentarność Związku Radzieckiego na Białorusi, no to jest ten słynny taki niby ten taki obóz pionerski Zubrionok,
to jeszcze z tych czasów takich radzieckich. No i zawsze tam są różne takie parady, albo tam niby takie imprezy. No i zawsze w tym Zubrionku, w różnych tych, no tak, w różnych edycjach tego Zubrionka zawsze jest no 15-20% Chińczyków. Jak jest jakaś taka parada, defilada, niby na ten 1 maja, jak za czasów Związku Radzieckiego, no to na czele kolumny zawsze stoją Chińczycy. No to więc takie są niby próby reżimu Łukaszenki do podjęcia takiej współpracy z Chinami, i to zwłaszcza widać na podstawie obrotu towarowego z Chinami. Natomiast czy do końca Chiny są tym zainteresowani? No, nie jestem taki od spraw chińskich, na pewno na to tak nie odpowiem. Natomiast komentując wizytę pewnych osób do Mińska, do Moskwy, do Kijowa i próby takich negocjacji, no to dość tak sceptycznie się stawię do tego, ponieważ, no, jak mówiłem, jesteśmy już za daleko, by po prostu już byli próby do tych różnych negocjacji, rozmów, między innymi w Puszczy Białowieskiej, po stronie białoruskiej, w Turcji również. No i nie doszło do jakiegoś skutku, ponieważ Rosja jest zbyt daleko, by się wycofać, a Ukraina już jest za mocno zmotywowana do takiego stanowczego zwycięstwa, że nie ograniczą się tylko granicami 91 roku. Będą próbowali też, w mojej opinii, budować, załóżmy, w ramach głównej jednostki wywiadu ukraińskiego coś podobnego na ten słynny Mossad, który będzie podejmował próby po prostu eliminacji rosyjskich oficerów. Po tej wojnie to już będzie taka ukraińska vendetta i raczej no, nie skończy się po prostu na granicach 91 roku. Tu trochę wracając do tematu również Białorusi i Unii Europejskiej, a również broni jądrowej, to bym jeszcze tak dodał, że musimy jeszcze zwrócić uwagę na to, że ponad miesiąc temu Białoruś odwiedził niejaki pan Bernard Emier, który jest szefem Biura Bezpieczeństwa Zewnętrznego Francji. No i wiemy, że jeden z największych potencjałów broni jądrowej, no to ma akurat Francja. Na pewno rozmowa dotyczyła tej broni jądrowej. Co się stało 3 tygodnie temu, Ukraina zwróciła się do Francji z prośbą o Mapy, tak. przesłanie tych map dla bezzałogowców, ponieważ największe węzły produkcyjne Białorusi znajdują się na południu Białorusi, to znaczy przy samej granicy z Ukrainą, a również na wschodzie Białorusi, bliżej granicy Rosji. No i tak to mówiąc, jeżeli by Ukraina dostała te mapy, no to Łukaszenka no, znajdował się w jeszcze gorszej sytuacji, ponieważ Ukraina by potrafiła, załóżmy, rzucić 2 albo 3 drony, które wcale nie będą ukraińskie, jak to widzimy z ostatnich tych takich case'ów. Natomiast te różne dywersje mogą po prostu zniszczyć cały system energetyczny, między innymi produkcyjny Białorusi. Łukaszenka tego strasznie się boi. Natomiast z racji tego, że Francja nie wysłała tych map, nie przedstawiła tych map, to najprawdopodobniej doszło do jakiegoś takiego pewnego porozumienia między Francją a Białorusią. Tak mi się wydaje. Bardzo wiele wątków, panie Aleksandrze, drodzy państwo. O każdym z nich pewnie moglibyśmy zrobić
rozmowę, no najważniejsze, o czym powinniśmy pamiętać, to to, po pierwsze, że wojna na Ukrainie najprawdopodobniej określi nową architekturę bezpieczeństwa, nowy status quo w Europie Środkowo-Wschodniej, no i że Białoruś w tym układzie jest podmiotem kluczowym, no i miejmy nadzieję, że będzie on, tak jak Łukasz zauważył, mógł rozwijać się dobrze, przetrwać, rozwijać się dobrze dla swoich obywateli i był czynnikiem stabilizującym ten region we współpracy ze sąsiadami, a nie czynnikiem, który jest tej stabilności przeciwieństwem. Drodzy Państwo, naszym gościem był pan Aleksander Kazak. Zapraszamy do komentowania tej rozmowy, do przesyłania jej dalej, do subskrybowania naszego kanału, a Państwa zapraszamy już na kolejne materiały na kanale Stosunki Międzynarodowe Akademii Marynarki Wojennej. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo.